Rozmawiała Elżbieta Szymkowska. Teraz o festiwalu Legend Tańca w Nowym Jorku. Na Broadwayu występują najlepsi tancerze z całego świata, a wśród nich Polak Michał Malitowski. Z jurorem programu Tylko Taniec, Got to Dance spotkała się na Times Square Zuzanna Falcman. Michał Malitowski, zawód tancerz, a od niedawna również juror. Powiedz, w jakiej roli lepiej się czujesz? I w jednej, i w drugiej się czuję świetnie. No jako tancerz wiadomo lepiej, bo dłużej. Już od ponad 20 lat tańczę. Dzisiaj na Broadwayu mam swój występ, więc znakomicie. W Polsce jestem jako juror Tylko Taniec i też nieźle. Wszystkie oglądałem, wszystkie dotychczasowe programy, no i nie jest najgorzej. Więc i w jednej, i w drugiej na razie okej. Okay. No właśnie, wspomniałeś o tym występie dzisiaj na Broadwayu. Powiedz o nim coś więcej. Co to za występ, w ramach jakiego festiwalu? No to jest specyficzny taki rok teraz, bo po raz pierwszy jest organizowana impreza pod tytułem Legendy Tańca. Pomimo tego, że mam 31 lat, jestem już legendą tańca. Może taką teraźniejszą, ale są też legendy, które są już troszeczkę starsze i one też będą dzisiaj występowały. To jest impreza pierwsza z organizowana właśnie tu w Nowym Jorku. Taniec towarzyski jest młody tutaj, taki sportowy. Od 15 lat tak naprawdę się tutaj dzieje tak na poważnie. I w końcu mają swoją imprezę na Broadwayu. Zaprosili 6 najlepszych par z całego świata. No i ja z moją partnerką Joanną Lunis też jesteśmy tą legendą już. No i dzisiaj tańczymy. No, no właśnie, mówisz legenda. Masz 31 lat. Asia niewiele więcej, mniej. Niewiele mniej. Jak się czujesz w takim razie w takim zacnym gronie legend? No, czuję się świetnie. No pamiętam, jak tutaj byłem 10 lat temu jeszcze i taka historia zapętliła trochę takie koło. Tu poznaliśmy się właśnie z Joanną w Nowym Jorku 10 lat temu. Ja tutaj przyjechałem i mieszkałem u moich znajomych na Brooklynie. Chodziłem na różne zajęcia z tańca do Marty Graham, do Mersa Cunninghama. Z modernu i z jazzu, kontaktu, improwizacji. I marzyłem sobie, czy mogę być takim jakimś wielkim tancerzem. No i chyba coś tak się stało, że po 10 latach mam swój występ dzisiaj właśnie, na które przychodzą tancerze z całych Stanów, właśnie przyjeżdżają. No i dzisiaj jest wysprzedana jest impreza. No i mamy swój występ i jest świetnie, no co mogę powiedzieć. Nowy Jork, Stany Zjednoczone, Londyn, Hongkong. Powiedz, gdzie jest twój dom? No dom jest tak chyba wszędzie trochę, tak na walizkach. W Londynie mieszkam, w Zielonej Górze i w Kolesinie jeszcze u rodziców mam swoje skarpetki. W Hongkongu mam swoją szkołę, tu mam wielu przyjaciół i ludzi związanych z tańcem, więc trochę tak wszędzie chyba jest. A w Japonii mam księcia, który też trochę lubi tańczyć, tańce latynoamerykańskie, więc tak chyba się globalnie trochę stało. Taka taneczna, globalna wioska, w której ja uczestniczę. Nie jesteś czasem zmęczony tym tańcem, tym ciągłym podróżowaniem? Nie masz takiego momentu, kiedy mówisz sobie, okej, mam dosyć, muszę odpocząć, nie ćwiczę, odpoczywam, gotuję obiad, czytam książkę? Tak, no takie momenty są. Ja jestem zawodowcem, więc wszystko to jest zaplanowane z wyprzedzeniem przynajmniej rocznym, więc to, co się dzisiaj dzieje, jest dobrze zaplanowane. Jestem spokojny i pewny siebie w jakimś stopniu, że to wyjdzie, bo mamy swoje choreografie, które są przygotowane i wytrenowane. Jest czasem czas na odpoczynek, taki jest ważny. Najczęściej właśnie odbywam go w gronie swoich własnych przyjaciół i rodziny właśnie w Kolesinie. Kiedy, powiedz, twoi fani mogą się spodziewać ciebie w Warszawie albo w innych miastach Polski? No już za tydzień, znaczy już wkrótce jest pierwszy live Tylko Taniec właśnie w telewizji Polsat. Tam właśnie będę. Też przewidziana jest mała niespodzianka i niektóre chyba numery, które dzisiaj będziemy tańczyć na Broadwayu, też zaprezentujemy w którymś z odcinków właśnie Tylko Taniec. Nie mogę się doczekać, żeby zaprezentować to, co potrafimy najlepiej, czyli tańczyć z moją partnerką właśnie dla polskich fanów, dla tych, którzy są przed telewizorami. Szanowni Państwo, Michał Malitowski dzisiaj w Nowym Jorku, jutro w Londynie, a pojutrze już w Warszawie. Tą rozmową kończymy to wydanie informacji.